rozpoczęło się spotkanie Mistrzostwo Pierwszej Ligi. Unia Tarnów podejmuje aktualnych mistrzów Polski, koszykarzy PKS-u Pruszków. Początek udany dla Tarnowia. Prowadzą w pierwszej minucie meczu 2-0. Adrian Małecki, błąd kroku. Dzisiejsze spotkanie sędziują Krzysztof Kołoszewski z Lublina i Wiesław Karliński z Tarnobrzegu. Przy piłce PKS Pruszków, a piłkę wprowadza za linii bocznej boiska Labradford Smith. Smith przy piłce i atak pozycyjny Pruszkowian. Przechwycona piłka jest przez Tarnowian. Podanie Malinowskiego do Adriana Małeckiego i Adrian Małecki podwyższa na 4-0. 19 minut do końca pierwszej połowy meczu i Adrian Małecki, który miał problemy, długo leczył kontuzję, rozpoczął bardzo ładnym akcentem. PKS Pruszków. Walker. Tomczyk. Tomczyk kontra Małecki. Bardzo dobre podanie teraz do Szybińskiego. Piotr Szybiński nie trafił za pierwszym razem, ale był faulowany przez Jarka Jechorka. I Piotr Szybiński ustawiony już na linii rzutów wolnych. 4-0 dla Unii. 18,5 minuty do końca pierwszej połowy meczu. Pierwszy rzut wolny Szybińskiego niecelny. I Piotr Szybiński po raz drugi. Tym razem bezbłędnie. Druga minuta meczu. 4-1 dla Unii Tarnów. I Will Brantley rozpoczyna atak Unii. Will Brantley. I bardzo dobrze przechwycił teraz piłkę Smith. Ale od razu odzyskał ją Jarosław Jechorek. Kate Hughes. Malinowski za trzy próbował i do miejsca Brantleya. 18 minut do końca pierwszej części spotkania. Unia prowadzi 6-1 i PKS Pruszków w ataku. Bardzo dobre dogranie teraz do Dryi. Krzysztof Dryja był faulowany. Krzysztof Dryj będzie wykonywał teraz dwa rzuty wolne. Pierwszy rzut Dryj celny. Był to zarazem drugi punkt zdobyty w dzisiejszym meczu przez koszykarzy PKS-u Pruszków. Druga próba nieudana i kto teraz przejmie tą piłkę? Smith. Labradford Smith. Faulował Hughes albo Brantley. Brantley. Jest to Karliński. Wskazał, jaki rodzaj przewinienia nastąpił i PKS w ataku. Dominik Tomczyk. Bardzo ładnie do linii końcowej. Dwa punkty Dominika Tomczyka. 6-4 na prowadzeniu Unia. 17 minut 20 sekund do zakończenia pierwszej części gry. Will Brantley. Will Brantley do Waldemara Malinowskiego. Jechorek pod koszem. I Krzysztof Kołoszewski odgwizduje faul Krzysztofa Dryi. Piłka dla Unii za linii końcowej boiska. Wyprowadza ją Will Brantley. Adrian Małecki. Adrian Małecki nie trafia. I spokojnie tą piłkę zebrał Dryja. Konrad Aguni. Błąd kroku Piotra Szybińskiego. Nadal 6-4 prowadzi Unia. 17 minut do końca pierwszej połowy. Will Brantley. Na razie obserwujemy spokojną grę. Brantley do Hughesa. Kate Hughes. Dwa punkty Kate'a Hughesa. A ponieważ w momencie, kiedy Kate Hughes wykonywał rzut wolny, był faulowany przez Szybińskiego, wykonywać będzie Hughes jeszcze jeden dodatkowy rzut wolny.
I na powtórce jeszcze raz widzimy tą ostatnią sytuację. 8 do 4 dla Unii. 16,5 minuty do końca pierwszej części. Rzut Kiusa niecelny. Zbiera piłkę Dominik Tomczyk. Podanie do Smitha. Smith. I teraz świetnie rozegrali to w trójkę koszykarze PKS-u. Bardzo dobre podanie do Dryi od Tomczyka. I dwa punkty dla PKS-u. 8 do 6. Prowadzi Unii. Waldemar Malinowski. Brantley. Rzutka do Jechorka. I błąd kroków Jarosława Jechorka. PKS w ataku. Pruszkowianie. Już mówiłem, aktualnie mistrzowie Polski. PKS Pruszków dwukrotnie zdobywał mistrzostwo naszego kraju. Pierwszy raz w 95 roku. No i zespół z Pruszkowa jest aktualnym mistrzem Polski. Dwa punkty Jechorka. 10 do 6 dla Unii. 15 minut 40 sekund do zakończenia pierwszej połowy spotkania. Tomczyk. Szybilski. Adrian Małecki. Adrian Małecki, Konrad Aguni i dwa punkty Keita Hughesa. I zobaczymy, jaka będzie odpowiedź mistrzów Polski. Walker. Tomczyk próbuje za trzy, nie trafia. Zbiera piłkę Will Brantley. I przewaga 3-2 Unii. O, Brantley teraz źle to rozegrał. Był faulowany. Zdecydował się na indywidualne zagranie, chociaż powinien podawać do któregoś z zawodników będących na skrzydle. I zza linii końcowej wprowadza piłkę Will Brantley. 5 minut gry poza nami. 12 do 6 dla Unii Tarnów. Kate Hughes. Próbował dobijać Jechorek, ale udało się to dopiero Małeckiemu. 14 do 6 dla Unii. 14 minut 40 sekund do końca pierwszej części gry. LeBradford Smith, Dominik Tomczyk i wybita piłka. Przejmuje ją Adrian Małecki. Waldemar Malinowski uspokaja i czas na rozegranie ataku pozycyjnego. Will Brantley. Jarosław Jechorek. Hughes. I trafia Kate Hughes za 3 punkty. 17 do 6 dla Unii Tarnów. 14 minut do końca pierwszej części gry. Zaskakujący początek tego spotkania. Nie muszę Państwu mówić, chyba i teraz znakomicie. Smith popisał się rzutem za 3 punkty. Nie muszę Państwu mówić, że oczywiście faworytami tego spotkania, jak i całych tegorocznych rozgrywek ligowych w naszym kraju jest ekipa PKS-u Pruszków. Will Brantley. Brantley i piękny blok Dryi. Dominik Tomczyk. 17 do 11. Sześciopunktowe prowadzenie Unii Tarnów. 13,5 minuty do końca pierwszej części gry. Will Brantley rozpoczyna atak Unii. Adrian Małecki. Nie trafia. Przechwytuje piłkę Hughes. Zablokowany rzut Hughesa i Walker. Smith. Próba za trzy. Udana. Drugi raz pod rząd. Trafił LeBradford Smith za 3 punkty i 17 do 14. Unia Tarnów prowadzi z PKS-em Pruszków na 12 minut 50 sekund przed zakończeniem pierwszej części gry. Adrian Małecki w ataku Unii. Małecki decyduje się na indywidualne zagranie. Nieudane to było. Kate Hughes. Hughes. I zbiera piłkę Walker.
momentalnie podaje do Szybilskiego. Dominik Tomczyk nie trafia za trzy punkty. Malinowski. Waldemar Malinowski. I on próbuje za trzy. I trafia. 20 do 14 dla Unii. I momentalnie skontrował zespół PKS-u. Bardzo ładne dwa punkty Walkera. I jeszcze Tyrus Walker będzie wykonywał jeden dodatkowy rzut wolny. Na ławce tarnowskiego zespołu Miodrak Gajicz, trener ten zmienił prowadzącego do tej pory Tarnowian Mirosława Noculaka. Tyrus Walker jest przygotowany do wykonywania rzutu wolnego. Minut 13 sekund do końca pierwszej części gry. Walker zdobył 17 punkt dla PKS-u Pruszków. Trzypunktowe prowadzenie Unii Tarnów. 20 do 17 dla Unii. Will Brantley. Jarosław Jecholek. Ponownie przy piłce Will Brantley. I odgwizdane przewinienie Krzysztofa Dryi. Krzysztof Dryja nie zgadza się z decyzją sędziów. Ma trochę racji. W koszykówce w polu 3 sekund gracze walczą o pozycję, walczą o zajęcie dogodnej pozycji, aby otrzymać piłkę. I tutaj należałoby się troszeczkę bardziej sędziować z duchem gry. Rzutem za linii bocznej boiska zawodnicy PKS-u Pruszków. Smith, Walker. Walker indywidualnie pod sam kosz. Przedarł się Tyrus Walker, ale nie udało mu się zdobyć kosza. I piłka Brantleya, podanie do Malinowskiego i 22 do 17 dla Unii Tarnów. 11,5 minuty do końca. Dominik Tomczyk. Dryja. Dominik Tomczyk, podanie do Szybilskiego. Szybilski bardzo ładnie chciał dograć piłkę do Tyrusa Walkera, ale ta próba mu się nie powiodła i aut dla Unii. 11 minut do zakończenia pierwszej części gry. Will Brantley. Kate Hughes, Will Brantley. Wojciech Majchrzak. Unia w ataku. Waldemar Malinowski. Błąd kroków Waldemara Malinowskiego i Tyrus Walker prowadza piłkę do gry. Tyrus Walker. On rozpoczyna tym razem akcję ofensywną PKS-u Pruszków. Walker, Smith, dla Bradford Smith. I znakomicie podał teraz Smith do Szybilskiego. 300 asysta, 22 do 19 dla Unii. Trzypunktowa przewaga zespołu tarnowskiego. Will Brantley. Will Brantley był faulowany przez Walkera. Zmiana w Unii. Miejsce Waldemara Malinowskiego na boisko powraca Adrian Małecki. Brantley. Małecki. Wojciech Majchrza. Jarosław Jechorek. Jechorek. Próbuje za dwa, ale przestrzeliwuje fatalnie i kontratak PKS-u. Ryzykowne podanie Smitha do Walkera. Walker teraz bardzo dobrze dogrywa do Piotrka Szybińskiego. Ten zdobywa dwa punkty i 22 do 21 dla Unii Tarnów. Pruszkowianie zaczęli odrabiać straty. 9 minut 50 sekund do końca pierwszej części gry. Jednopunktowa przewaga zespołu tarnowskiego. Kate Hughes. Hughes nie trafia, zbiera piłkę Szybilski. Walker
Alice Walker mija Majszaka. Był faulowany. Zobaczymy teraz tylko, czy sędziowie orzekną, że był faulowany już w momencie, kiedy wykonywał rzut, czy wcześniej. Nie, jednak zinterpretowali to panowie Karliński i Kołoszewski jako przewinienie w tej pierwszej fazie ataku. Stąd piłka z boku dla zespołu PKS. Walker. Walker wrzucał do Tomczyka, ale zorientowali się zawodnicy Unii. Małecki próbuje za trzy. Trafia, zbiera piłkę Wojciech Majszak do Małeckiego. Małecki w polu 3 sekund. Jechorek i 2 punkty Jarosława Jechorka. 24 do 21 dla Unitarnów. 9 minut do końca pierwszej części gry. Lebret Ford Smith. I w ataku PKS Pruszków. Smith. Smith i faulował Jarosław Jechorek. I zmiana w zespole tarnowskim. Miejsce Jarosława Jechorka do gry wchodzi Radosław Chyży. Darius Walker wznawia wyrzutem za linii końcowej boiska. Dryja. Szybilski. Tomczyk. Wyraźną przewagę pod koszem mają zawodnicy z Pruszkowa i starają się to wykorzystać, tylko te właśnie najważniejsze, ostatnie podania, to dogranie pod kosz im nie wychodzi. Will Brentler. Unia Tarnów prowadzi z PKS-em Pruszków 24 do 21. I Brentley nie trafia, ale dobija Kate Hughes. 26 do 21 dla Unii. A początek spotkania dla zespołu tarnowskiego. 8 minut, 15 sekund do zakończenia pierwszej części gry. I początek zaskakujący. Nie można tu mówić o sensacji. Wiadomo, że Unia Tarnów gra we własnej hali. A ekipa PKS-u Pruszków to drużyna, która rozegrała bardzo dużo spotkań. Kibicom koszykówki nie muszę przypominać, że oprócz meczów ligowych pruszkowianie przecież rozgrywają mecze europejskiego pucharu. Wywalczyli awans ze swojej grupy. Zakwalifikowali się do dalszych gier. A Tyrese Walker zdobywa punkt z rzutu wolnego. I druga próba Walkera. 26 do 22 na prowadzenie Unia. I już tylko 26 do 23. Za chwilę koszykarze z Pruszkowa zbliżają się na minimalną odległość do zespołu tarnowskiego, ale nie mogą od początku meczu przełamać tej różnicy punktowej i wyjść na prowadzenie. Majszak. 7 minut 45 sekund do końca pierwszej części gry. Majszak, Małecki. Adrian Małecki, szukają pozycji w polu 3 sekund, tarniowanie, Majszak spróbował za 3, zbiera piłkę Dominik Tomczyk i Lebret Ford Smith, bardzo ładne dogranie do Tyrese'a Walkera. No i Walker pokazał, jak kapitalnie potrafi zachować się i wykończyć tego typu akcje. 2 punkty zostają zaliczone oczywiście i dodatkowy rzut wolny Walkera. Jeszcze raz widzimy tą akcję. I tu Radosław Chyży wyraźnie popnął Walkera. Było to niebezpieczne. Walker i nie ma kości. Nadal Unia prowadzi. 26 do 25 i teraz przechwyt Smitha. Lebret Ford Smith. Indywidualnie błąd kroku. W tym ostatnim koźle uciekła mu piłka i później próbował jeszcze ją ratować, ale nie udało mu się opanować piłki i stąd błąd kroku. Will Brentley, Krzysztof Żoli, zdenerwowany, no, na pewno nie tak wyobrażał sobie początek tego meczu szkoleniowiec PKS-u Pruszków, Adrian Małecki, Kate Hughes i zbiera piłkę Will Brentley. Kosz zostaje zaliczony. 28 do 25 dla Unii. 6 minut 55 sekund do końca meczu.
do końca pierwszej połowy, oczywiście bardzo Państwa przepraszam. 28-25, Unia Tarnów prowadzi z PKS-em Pruszków. Teraz nieudany rzut Piotra Szybińskiego. Nadal trzypunktowa przewaga koszykarzy Unii Tarnów. Przewinienie Krzysztofa Dryi. Krzysztof Dryja schodzi z boiska, a na parkiecie pojawia się Dariusz Parzyński. Jeszcze raz ta ostatnia akcja. I rozpoczęta gra. Wojciech Majszak. Majszak, tam szuka pozycji Will Brantley. Adrian Małecki. Adrian Małecki kontra Szybilski. Małecki podchodzi, 2 punkty Adriana Małeckiego. 30-25. Znowu 5-punktowa przewaga Unii Tarnów i Darek Parzyński trafia. 30-27. Will Brantley rozpoczyna atak pozycyjny zespołu Tarnowskiej Unii. HQ wyczuł zamiary Walkera. Will Brantley rzuca na dobre, ale pięknie zagrali teraz Tarnowianie. Znakomite podanie Brantleya, no i piękny wsad Adriana Małeckiego. Proszę zobaczyć jeszcze raz. Takie zagrania wywołują w każdej hali koszykarskiej aplauz. 5 minut 20 sekund i 5 minut 20 sekund do końca pierwszej części gry i kolejna strata koszykarzy PKS-u Pruszków. Will Brantley, Wojtek Majszak. Majszak zobaczył, że jest tam luka w korytarzu i bardzo przytomnie zachował się teraz Wojciech Majszak. Zdobył kolejne 2 punkty. 34-27. Unia Tarnów prowadzi z PKS-em Pruszków na 5 minut przed końcem pierwszej części. I jeszcze raz zagranie, bardzo statycznie teraz zawodnicy Unii Tarnów zachowują się, nie szukają pozycji. Adrian Małecki rzuca za 3, ale nie trafia i przechwytują piłkę Pruszkowianie i Walker swobodnie, wysoko. I 36-32. 3 minuty, 15 sekund do zakończenia pierwszej połowy meczu. Wojciech Majszak, błąd połowy. Ale nie. Krzysztof Kochoszewski odgwizduje faul Teresa Walkera. 36-32 prowadzi Unia. Brantley do Małeckiego. Adrian Małecki kontra Dominik Tomczyk. I Małecki zdobywa 2 punkty. Adrian Małecki, który nie grał od początku sezonu. Trwała długo walka działaczy tarnowskich o pozyskanie tego zawodnika. Adrian Małecki podpisał 2 umowy. Ale od momentu, kiedy znalazł się na parkiecie ligowym, kiedy zaczął grać w Tarnowskiej Unii, gra bardzo dobrze. Miał pecha. Miał dosyć dosyć skomplikowana kontuzja wyeliminowała go z gry na kilka spotkań, ale teraz już widzimy, że wszystko jest w porządku. I 2 punkty Keita Hughesa. 40-32 prowadzi Unia Tarnów na 2 minuty 18 sekund przed zakończeniem pierwszej części gry. Nie mogą odnaleźć się koszykarze PKS-u Pruszków. Tyrese Walker, Dariusz Parzyński, Dominik Tomczyk i blok Brantleya. Małecki do Brantleya i fatalnie skontrował teraz Will Brantley. Ale był tam Adrian Małecki i 10-punktowa przewaga tarnowskiej drużyny. 42-32 dla Unii i PKS Pruszków w ataku. Ale za dużo tych niecelnych podań, chociaż tam teraz trochę rękami pomaga sobie Adrian Małecki. I Adrian Małecki zdobywa kolejne punkty dla Unii Tarnów. Przerwa. Jego zawodnicy nie mogą złapać
takiego odpowiedniego rytmu gry. A Unitarnów 5 sekund do końca pierwszej części gry. Narada w obozie PKS-u Pruszków również uwagi swoim zawodnikom przekazuje Miodrak Gajić. I Krzysztof Żolik. I Dominik Tomczyk. Tomczyk bardzo ładnie 1 na 1 i 2 punkty Dominika Tomczyka. A te punkty były 34 punktem zdobytym przez zespół PKS-u. I teraz odgwizdane przewinienie Piotra Szybilskiego i Kate Hughes wykonywać będzie 2 rzuty wolne. Krzysztof Kołaszewski prosi sympatycznych chłopców, którzy ścierają parkiet, aby uprzątnęli serpentyny, których już cała góra zebrała się na parkiecie. I Kate Hughes na linii rzutów wolnych. 44 do 34. Wynik nie zmienia się. I druga próba Kate'a Hughesa. Nieudana. Nadal 10-punktowa przewaga Unitarnu. I rozpoczyna się ostatnia minuta pierwszej części gry. Smith bardzo sprytnie wszedł pod Willa Brantleya. Markował rzut, a potem, kiedy Will Brantley wyskoczył do góry, LeBradford Smith zdecydował się na oddanie rzutu. Był faulowany i teraz wykonywać będzie 2 rzuty wolne. Pierwszy cel. 9-punktowa przewaga Unitarnu. Drugi rzut również celny i 44 do 36 dla Unii. Will Brantley. Teraz na pewno koszykarze Unii będą chcieli rozgrywać tą piłkę spokojnie, długo, natomiast będziemy obserwowali bardziej zdecydowaną grę w obronie drużyny PKS-u Pruszków. Tomasz Suski na boisku. Faul Hughesa. Ruchoma zasłona. I piłka dla Pruszkowia. Tomasz Suski wznawi grę wyrzutem za linii bocznej boiska. Taris Walker. Smith. I Smith decyduje się na rzut za 3 punkty. Nie trafia. Will Brantley. Adrian Małecki. Wojciech Majchrzak. Indywidualnie Majchrzak, ale tam nie mógł rzucić, skoro wszedł pod Dariusza Parzyńskiego. I odgwizdany kolejny faul Piotra Szybińskiego. A Wojciech Majchrzak wykonywać będzie, Radosław Chyży wykonywać będzie 2 rzuty wolne. 44 do 36. Pierwszy rzut Chyżego bezbłędny i Radosław Chyży po raz drugi. I zbita piłka przez Darka Parzyńskiego. 45 do 36 prowadzi Unia Tarnów. Suski indywidualnie nie trafia. Zbiera piłkę Dominik Tomczyk. Zdobywa 2 punkty i będzie wykonywał jeszcze jeden dodatkowy rzut wolny. A faulował Kate Hughes. I trener Unitarnu. 7,5 minuty do końca, 7,5 sekundy do końca pierwszej połowy. Rzut wolny. Domino już przygotowany, stoi na linii rzutów wolnych.
i 45. 38. Rzut niecelny. 5 sekund do końca pierwszej połowy. 3 sekundy, 2. 1. Rzut Brantleya. Nie trafia Will Brantley. Pierwsza połowa meczu Unita. Druga połowa meczu o mistrzostwo pierwszej ligi koszykarzy. Unia Tarnów, przypomnę, w białych strojach prowadzi po 20 minutach z PKS-em Pruszków 45 do 38. I za chwilę obserwować będziemy drugą połowę tego bardzo ciekawego meczu i sądzę, że będzie to okres gry bardzo emocjonujący, gdyż przecież pruszkowianie na pewno będą chcieli za wszelką cenę odrobić straty, wyjść na prowadzenie i wygrać to mecz. Faulowany był przez Keita Hughesa Piotr Szybilski. I LeBradford Smith wprowadzać będzie piłkę do gry za linii końcowej. Szybilski, Smith w ataku PKS Pruszków. Świetne dogranie teraz do Walkera i Walker bezpośrednio wsadza piłkę do kosza. 45-40 prowadzi Unia Tarnów. 19,5 minuty pozostało do zakończenia meczu. Kate Hughes, jest przy nim Dariusz Parzeński i Kate Hughes zdobywa 2 punkty. Mimo asysty Darka Parzeńskiego zawodnikowi Unii Tarnów udało się trafić, ale już w akcji pruszkowianie i 3 punkty Smitha. Swobodnie przekozłował całe boisko, ustawił się na linii za linią 6 metrów 25 centymetrów i trafił. Zagapili się obrońcy tarnowscy. Waldemar Malinowski, Will Brantley, Kate Hughes, Darek Parzeński, pomaga mu teraz Piotr Szybilski. No i to podwojenie zadecydowało o tym, że pruszkowianie zdobywają piłkę. I teraz próbował dograć Smith do Szybilskiego pod kosz. Jechorek i 2 punkty. Pruszkowianie za dużo właśnie stracili w pierwszej części gry piłek w ten sposób jak przed chwilą. Koncepcja jasna i słuszna, bo trzeba piłki dogrywać do wysokich graczy pod kosz. Pruszkowianie mają przewagę wzrostu, ale trzeba to robić dokładniej. Teraz bardzo ładne zagranie Dominika Tomczyka. 49 do 45. Prowadzi Unia Tarnów z PKS-em Pruszków. 18 minut do końca meczu. Will Brantley i w ataku zespół Unii. Traci piłkę Adrian Małecki. Smith, kontratak PKS-u. Smith, dogranie do Darka Parzeńskiego i nie trafia Dariusz Parzeński. Hughes zbiera, dogrywa do Jechorka. Will Brantley. I zobaczymy, jak w obronie teraz zagrają pruszkowianie. Jeżeli zaczną grać dobrze w obronie, czujnie, oj, właśnie tak, zespołowo, tylko tu spóźnił się Walker, pozwolił, aby Jarosław Jechorek wbiegł przed niego w pole 3 sekund i 51 do 45 dla Unii. 17 minut do końca meczu. Teraz bardzo dobre dogranie do Szybilskiego, ale Szybilski podłuje. I Will Brantley. Waldemar Malinowski nie trafia za 3 i Jechorek prosto do Piotra Szybilskiego. LeBradford Smith zablokowany rzut. Malinowski, no na raty tą piłkę przeprowadzają przez połowę boiska tarnowianie i 3 punkty Adriana Małeckiego. 54 do 45, 9-punktowa przewaga Unii Tarnów i PKS Pruszków w ataku. LeBradford Smith. Jest Dariusz Parzeński. Smith indywidualnie, ale tam nie miał szans trafić pod obrońców tarnowskich. Waldemar Malinowski. Szybilski do Smitha.
I teraz jest szansa na kontratak. Walker. I nie ma punktów, ale Tyrus Walker był faulowany. Już ustawia się na linii rzutów wolnych. I dwa rzuty wolne Walkera. 45 do 54. Przegrywają Pruszkowianie. 16 minut do końca meczu i Tyrus Walker trafia. I drugi raz Tyrus Walker, również się nie myli. 54 do 47. Will Brantley. Mocniej w obronie muszą zacząć grać zawodnicy PKS-u Pruszków. Tutaj za dużo swobody mają zawodnicy Tarnowcy. Małecki. No dzisiaj gra znakomicie Adrian Małecki. Zdobywa punkty. Smith. Parzeński. PKS Pruszków w ataku. Walker. Walker mija od linii końcowej. Tam zaskoczył Jechorek, ale Walkerowi udało się jeszcze podać i faulowany był Dariusz Parzeński przez Jarosława Jechorka. Piłka dla Pruszkowia. Lebretford Smith. Świetne podanie prosto pod kosz do Dominika Tomczyka. Ten był sfaulowany przez Radosława. Przez Adriana Małeckiego. Faulował Małecki. Dwa rzuty wolne wykonywać będzie Dominik Tomczyk. Nie trafia Dominik. Będzie miał jeszcze jeden rzut. Nadal 56 do 47 dla Unii. I drugi rzut Tomczyka już celny. 56 do 48. I Will Brantley. Małecki. Zbiera piłkę Smith. Od razu do Tomczyka, ale szybszy był Will Brantley. 14 minut 50 sekund do końca meczu. Will Brantley. Unia w ataku. Waldemar Malinowski. Jarosław Jechorek. Pod kosz. I rzutko, ale nie trafi. Zbiera piłkę Smith. I kontratak Pruszkowian. No i świetnie teraz nagrana piłka do Dominika Tomczyka. Szkoda tylko, że Dominik nie trafił. Miał szansę, aby ta akcja zakończyła się trzypunktową zdobyczą. Teraz będzie wykonywał tylko rzuty wolne. I pierwszy rzut celny. 56-49. Drugi rzut również bezbłędny. Sześciopunktowe prowadzenie unitarne. 6 punktów do odrobienia pozostało Pruszkowianom. A mecz trwać jeszcze będzie 14 minut i 20 sekund. Malinowski. Brantley. Brantley. Kryty przez Smitha. Dobrze naciskany teraz przez Smitha. Brantley nie miał szans. Na oddanie rzutu Hughes próbuje za trzy, nie trafia, Jechorek zebrał piłkę. Małecki. Małecki nie ma kosza i zbiera piłkę Walker. Ale gubi ją i Will Brantley. Najbardziej bolą takie straty, już przecież Walker miał tą piłkę. I już wydawało się, że Pruszkowianie rozpoczną kontratak tymczasem. Zgubiona piłka i zamiast odrabiać straty Pruszkowianie stracili 2 punkty. 58 do 50 prowadzi Unia Tarnów. 13 minut 27 sekund do końca meczu. Will Brantley. Jarosław Jechorek. I przewinienie Smitha. Waldemar Malinowski.
Brantley. Małecki. I odgwizdane przewinienie Dominika Tomczyka. Nadal Unia Tarnów prowadzi z PKS-em Pruszków 58-50, 13 minut do końca meczu. Brantley zdecydował się na zakończenie tego zagrania rzutem i trafił. 60-50 dla Unii Tarnów i Walker, Smith, Pruszkowianie w ataku. Dominik Tomczyk, miękko, spokojnie. Tak właśnie gra Dominik Tomczyk i tak powinien zacząć grać, jeśli chce, aby jego drużyna, a na pewno chce, aby Pruszkowianie wygrali ten mecz. Są przecież faworytami tego spotkania i rozgrywek ligowych. 8-punktowa przewaga Unii Tarnów, która teraz atakuje. Kate Hughes i 10 punktów przewagi Tarnowian. 12 minut, 10 sekund do końca meczu. Parzeński, Tomczyk, nie trafia Dominik Tomczyk. Malinowski, Brantley, kontratak Unii. Brantley podał niedokładnie, a Waldemar Malinowski faulował. Nieprzepisowo powstrzymany kontratak Pruszkowian. Zmiana w PKS-ie. Miejsce Piotra Szybilskiego na boisku. Widzimy ponownie Krzysztofa Dryję. I Tyrese Walker. Dominik Tomczyk. Nie trafia domino. Wybrał piłkę Jarosław Jechorek i Will Brantley rozpoczyna. Guni. Jechorek, Brantley, Małecki, kosz i Wiesław Karliński pokazuje, że Adrian Małecki przy wykonywaniu tego rzutu był faulowany przez Walkera. Stąd Adrian Małecki zdobył 2 punkty i wykonuje jeszcze jeden dodatkowy rzut wolny. Nie trafia i kto zbierze piłkę? Jest Smith. 64-52. Unia Tarnów prowadzi z PKS-em Pruszków na 11 minut przed zakończeniem meczu. Will Brantley. Brantley, Hughes i 66-52. Poderwał się z ławki trener PKS-u Pruszku Krzysztof Żolik. Prosi o czas. I za chwilę, jak zostanie przerwana gra, a została przerwana, Jarosław Jechorek faulował Smitha. Teraz Krzysztof Żolik będzie miał okazję, aby przez minutę porozmawiać ze swoimi zawodnikami. Zobaczmy jeszcze raz. Ostatnia akcja Unii Tarnów, po której Kate Hughes zdobył 2 punkty. 66-52. Unia Tarnów prowadzi z PKS-em Pruszków na 10 minut i 49 sekund przed zakończeniem spotkania. I narada w zespole PKS-u Pruszków. Aktualni mistrzowie Polski. Już nie mogą złapać odpowiedniego rytmu gry. A to trener Unii Tarnów, Miodrag Gajić. On tłumaczy swoim zawodnikom, co robić, aby utrzymać tą bardzo wysoką przewagę. Najwyższa przewaga Tarnowian w dzisiejszym spotkaniu. 14-punktowa. I gra zostanie wznowiona. Dwa rzuty wolne wykonywać będzie Smith. Le Bradford Smith na linii rzutów wolnych.
I nie trafia. Druga próba Smitha. Również nieudana. Will Brantley. Brantley spokojnie, długo, no ale powinni mu przeszkadzać Pruszkowianie. Tak, aby te podania wykonywał pod pressingiem. Wtedy jest szansa na przechwyty. Hughes nie trafia, zbiera piłkę Dryja. I faulował Waldemar Malinowski, a faulowany był Dariusz Parzeński. Waldemar Malinowski popełnił piąty faul. W jego miejsce na boisku melduje się Wojciech Majchrzak, a Dariusz Parzeński wykonywać będzie dwa rzuty wolne. Unia Tarnów w tej części gry ma już ponad 7 przewinień na swoim koncie. Pierwszy rzut Darka Parzyńskiego celny. 66 do 53. 13-punktowa przewaga Tarnowian. 10 minut 26 sekund do końca meczu i Parzyński trafia po raz drugi. 66 do 54. I Will Brantley. Tomasz Suski wychodzi wyżej w obronie. To, co przed chwilą mówiłem. Na pewno teraz już trzeba będzie kryć mocny nacisk. Przynajmniej na 3/4 boiska. Faul Parzyńskiego. Will Brantley. Adrian Małecki, Wojciech Majszak, Unia Tarnów w ataku. Majszak, zablokowany rzut Majszaka przez Dominika Tomczyka i Tomasz Suski. Dominik Tomczyk. Krzysztof Dryja. Krzysztof Dryja. I bardzo ładnie zagrał teraz Krzysiek Dryja. Wygrał pojedynek 1-1 z Clayton Hughesem, zdobył 2 punkty. 66 do 56. Unia Tarnów prowadzi z PKS-em Pruszków. A do końca meczu pozostało 9,5 minut. Will Brantley. Faul w ataku Willa Brantleya. Tomasz Suski teraz bardzo ładnie w odpowiednim momencie zaskoczył gracza Unii. No i można powiedzieć, że Tomasz Suski wywalczył tą piłkę. Parzyński nie trafia. Adrian Małecki zebrał piłkę i Adrian Małecki rozpoczyna atak Unii. Nie trafia i faulował Radosław Chyżyk. A faulowany był Dominik Tomczyk. I teraz miejmy nadzieję, że Dominik Tomczyk przełamie nie najlepszą pasę niecelnych rzutów wolnych. O przerwę poprosił Dominik Tomczyk. Ustawia się na linii rzutów wolnych. I on będzie miał szansę teraz zmniejszenia straty do Unii Tarnów. I jak na razie Domino robi to bezbłędnie. 66 do 57 i drugi rzut wolny Dominika Tomczyka. Również celny. 66 do 58. 9 minut do końca meczu. Marcin Stokłosy. Po raz pierwszy na boisku. Adrian Małecki. Wojciech Majchrzak. Marcin Stokłosy. Kate Hughes. Kate Hughes. I przewinienie Dariusza Parzyńskiego. Piłka dla Unii. Wojciech Majszak wyrzuca za linii końcowej boiska i podał prosto w ręce dobrze ustawionego Dariusza Parzyńskiego. Tyrese Walker. 66 do 58 dla Unii. 8 minut 30 sekund do końca meczu. Walker. Dominik Tomczyk. Ach, nie trafia Dominik Tomczyk, a faulował według Krzysztofa Kołoszewskiego Krzysztof Dryja.
Krzysiek Dryja ma już 4 przewinienia na swoim koncie. Hughes. Stokłosa. Wojtek Majszak. Adrian Małecki. Marcin Stokłosa. Wojciech Majszak do Stokłosy. Stokłosa próbuje za 2. Nie trafia, dobijał jeszcze Kate Hughes, ale również ta dobitka była niecelna i Tomasz Suski. Tomasz Suski, Dariusz Parzeński i Tomek Suski. Tomasz Suski, Dominik Tomczyk. Dariusz Parzeński ma dobrą pozycję do oddania rzutu, ale nie trafia. I Wojciech Majszak zbiera piłkę. Nadal Unia Tarnów prowadzi z PKS-em Pruszków 66 do 58. 7 minut 20 sekund do końca meczu. Adrian Małecki. Marcin Stokłosa. Wojciech Majszak. Radosław Chyży. Adrian Małecki. A przy nim Dominik Tomczyk. I odgwizdane przewinienie Dominika Tomczyka. Zmiany w PKS-ie Pruszków. Na boisko wraca Smith i Szybilski, a na ławkę rezerwowych udają się Walker i Tomczyk. Gra wznowiona. Marcin Stokłosa. Marcin Stokłosa. Chyży. Hughes. I dobrze teraz w obronie zagrali zawodnicy PKS-u Pruszków. Zebrana piłka i szansa na zdobycie punktów. Tak bardzo potrzebnych pruszkowianom. I nie wykorzystuje tej szansy Krzysiek Dryja. Od pewnego czasu wynik nie zmienia się. Jest korzystny dla Tarnowian. Prowadzą 66 do 58. 6 minut 35 sekund do zakończenia meczu. I dwa rzuty wolne wykonywać będzie Marcin Stokłosa. I Marcin Stokłosa już przygotowany do pierwszej próby. Trafia 67 do 58 dla Unii Tarnów. I drugi rzut wolny Marcina Stokłosy. I 68 do 58. Tomasz Suski. Smith trafia i zbiera piłkę Kate Hughes. Faul Szybilskiego. Dwa rzuty wolne wykonywać będzie Kate Hughes. Zespół pruszkowski ma również już ponad 7 przewinień na swoim koncie. Do końca meczu pozostało 6 minut i 23 sekundy. I Kate Hughes. 69 punkt Unii Tarnów. Na koncie PKS-u Pruszków 58 punktów. I Kate Hughes po raz drugi. Tym razem niecelnie. Pruszkowianie. No teraz powinni się spieszyć, szybciej rozgrywać tą piłkę. Bardziej zdecydowanie. Tomek Suski świetnie. Trafia i będzie wykonywał jeszcze jeden dodatkowy rzut wolny. 69. Tyle punktów ma Unia Tarnów, a 60 punktów zdobyli jak do tej pory koszykarze PKS-u Pruszków. I teraz Tomasz Suski trafia i tym samym wzbogaca konto swojego zespołu. 69 do 61 dla Unii. 6 minut do końca meczu. Marcin Stokłosa. Marcin Stokłosa. Mocno naciskany przez Tomka Suskiego i świetnie wywalczył piłkę Tomasz Suski. Przerwa grę Wiesław Karliński, na parkiecie Marcin Stokłosa.
przed meczem nie byli pewni trenerzy Unitarnów, czy ten zawodnik zagra. Na wczorajszym treningu Marcin Stokłosa skręcił kolano i teraz widzę, że ta kontuzja jest bolesna i Marcin Stokłosa przy tym zagraniu, przy tej próbie ratowania piłki wybijanej przez Tomka Suskiego doznał kontuzji i opuszcza boisko na rękach swoich kolegów. A Tomasz Suski popisał się bardzo ładną grą w obronie. Tak właśnie powinno się grać w defensywie, jeżeli marzy się o odrobieniu strat. I jest już masażysta przy Marcinie i gra wznowiona. Leverett Ford Smith i PKS Pruszków w ataku. 5 minut 40 sekund do końca meczu. 8-punktowa przewaga Unii. Teraz świetne dogranie piłki do Szybilskiego. I Piotr Szybilski zdobywa 2 punkty. 69 do 63. Prowadzi Unia. 5,5 minuty do końca meczu. Will Brantley i Tomasz Suski. Jak na razie bardzo dobrze gra w defensywie. I chciałem już powiedzieć przechwyt Smitha, ale Smith zagrał nieczysto. Dwa rzuty wolne wykonywać będzie Adrian Małecki. Adrian Małecki trafia. I druga próba Małeckiego. Nieudana. Zbiera piłkę Piotr Szybiński. 7-punktowa przewaga Unii. I PKS Pruszków, mistrzowie Polski w ataku. Smith trafia za 3, ależ ważny kosz. 70 do 66. Topnieje przewaga Unitarnów do 4 punktów. Will Brantley. Hughes. I Suski przechwytuje piłkę indywidualnie. Nie udało mu się przedrzeć pod kosz. Teraz przerzuca piłkę do Smitha. Smith do Szybilskiego. Szybilski dobija, zdobywa 2 punkty i będzie jeszcze wykonywał rzut wolny. 70 do 68. 4 minuty 43 sekundy do końca meczu. Wraca na boisko Jarek Jechorek. A my widzimy jeszcze raz zagranie Piotrka Szybilskiego. Bardzo ładnie przedarł się tutaj, tak jakby zawahał się. Nie oddał tego rzutu płynnie i musiał piłkę dobijać. I 70 do 69. Punkt przewagi Unitarnu. 4 minuty 35 sekund do końca meczu. Hughes, Will Brantley. Wojciech Majczyk. Vis-a-vis niego Piotr Szybilski. Tomasz Suski bardzo czujnie w obronie. Małecki nie trafia i zbiera piłkę Dryja. Tomek Suski. Dogranie do Szybilskiego i PKS Pruszków na prowadzeniu. 71 do 70 na 4 minuty przed końcem meczu. Wreszcie zawodnikom, aktualnym mistrzom Polski udaje się wyjść na prowadzenie. Oj, czeka nas bardzo emocjonujący fragment meczu. Ostatnie 3 minuty 45 sekund gry. 71 do 70 prowadzi PKS Pruszków. Wojciech Majszczak, Unia Tarnów w ataku. Jarosław Jechorek nie trafia i Darek Parzeński zdobywa piłkę. Tomek Suski. Od momentu wejścia Tomasza Suskiego na boisko zespół z Pruszkowa zaczął odrabiać straty. Ta gra zaczęła wreszcie udawać się zawodnikom pruszkowskim. I 73 do 70 na prowadzeniu
PKS Pruszków na 3 minuty i 23 sekundy przed końcem meczu. I zobaczmy jeszcze raz ostatnią akcję meczu. Zebrana piłka przez Parzyńskiego. Wyjście w górę. I bardzo ładny kosz Darka Parzyńskiego. Swobodnie. Miękko rzucił tą piłkę i ta wpadła do kosza. Krzysztof Żolik. Już trochę bardziej spokojny, a pewno w środku. Przeżywa ten mecz niesamowicie. Nie układało się to spotkanie PKS-owi. Bardzo długo gonili Unię i teraz na 3 minuty i 23 sekundy przed końcem meczu wyszli na prowadzenie. 3-punktowy. Will Brantley. I Tomek Suski. Will Brantley. Małecki. Adrian Małecki. Tego z kolei kryje Lebretford Smith. Radosław Chyży. No i teraz dobry fragment gry w defensywie zawodników pruszkowskich. Hughes nie trafia i zbiera piłkę Darek Parzyński. Ożywiła się defensywa pruszkowska i od razu są przechwyty, są zbiórki piłki z tablicy, a koszykarze unitarnów mylą się. 2 minuty 40 sekund do końca. Parzyński, zablokowany rzut Darka Parzyńskiego przez Radosława Chyżego. 2 minuty 30 sekund do końca meczu. 73 do 70 dla PKS-u Pruszków. Brantley. I odgwizdane przewinienie Krzyśka Dryi. Krzysztof Dryja sfaulował po raz piąty. Opuszcza boisko, a w jego miejsce na plac gry powraca Dominik Tomczyk. Dwa rzuty wolne wykonywać będzie Will Brantley. 73 do 70. Wynik nie zmienia się. Prowadzi PKS Pruszków. 2 minuty 29 sekund do końca meczu. Will Brantley po raz drugi. Tym razem celnie. 73 do 71. I PKS Pruszków w ataku. Smith. Tomczyk. Smith. Zasłonę stawia Szybilski. Suski nie trafia za trzy. Radosław Chyży zbiera piłkę. Will Brantley. Ale wracają w porę zawodnicy z Pruszkowa do obrony. Nie zagrali kontrataku koszykarze Unii. Teraz Adrian Małecki pozostawiony sam. Próbował rzucić za trzy punkty. I out dla unitarnów. 73 do 71. Prowadzi PKS Pruszków. Minuta i 55 sekund do końca meczu. I Will Brantley wznawia grę. Przerwana akcja Unii. Wybita piłka na aut. Po raz drugi Adrian Małecki. Will Brantley. Will Brantley, przy nim Tomek Suski, nie pozwala mu Tomasz Suski na dobre zagranie. Teraz to przypadkowe starcie, ale Krzysztof Kołoszewski odgwizduje faul Smithowi. Lebretford Smith faulował, a dwa rzuty wolne wykonywać będzie Adrian Małecki. Minuta 43 sekundy do końca meczu. 73 do 71 dla PKS-u Pruszków. 73 do 72. I Adrian Małecki po raz drugi. Celnie remis po 73. I pruszkowianie. Lebretford Smith kontra Will Brantley. Jest na pozycji Tomasz Suski, otrzymuje piłkę. Minuta 30 sekund do końca. Suseł sam pod kosz, ale pięknie indywidualnie zagrał Tomek Suski. 75 do 73 dla PKS-u Pruszków. Minuta 18 sekund do końca meczu. Will Brantley. Will Brantley
Adrian Małecki. Minuta 8 sekund do końca meczu. Hughes i dobija. Remis po 75 i 59 sekund do końca meczu. Parzeński, ale zagapili się teraz w obronie tarnowianie, a zawodnicy pruszkowscy bezbłędnie wykorzystali ten moment. 77 do 75 dla PKS-u. 45 sekund do końca meczu. Kate Hughes, Will Brantley, Unia w ataku. Jehorek i dwa punkty Jehorka po 77. 30 sekund do końca meczu. 30 sekund, 27. LeBrad Smith, remis po 77. 20 sekund. Smith nadal przy piłce. 14 sekund do końca. 10. 8 sekund. Parzeński nie trafia. Zbiera piłkę Adrian Małecki. 2 sekundy. 1. Brantley rzuca. Nie trafia i będzie dogrywka. Mecz w normalnym czasie zakończył się remisem po 77. I chwila przerwy, a później 5 minut emocji. I widzimy zespół Tarnowskiej Unii. Janusz Stawarz, Miodrak Gajić, zawodnik, którego komplementowałem już, ale naprawdę grał bardzo dobrze. Proszę zobaczyć. To jest prawidłowa gra w defensywie. Will Brantley nie miał pozycji rzutowej, teraz faulował Darek Parzeński. Dwa rzuty wolne wykonywać będzie Kate Hughes. 4 minuty 34 sekundy do końca dogrywki, bo nie mówię meczu, gdyż jak Państwo się orientujecie w koszykówce, w momencie kiedy jest remis, gra się 5-minutową dogrywkę, a tych dogrywek teoretycznie może być bardzo wiele. I Kate Hughes już przygotowany do oddania rzutu wolnego. Trafia. 78 do 77 dla Unii. I Kate Hughes po raz drugi. Tym razem niecelnie zbiera piłkę Dominik Tomczyk. Tomasz Suski rozpoczyna atak. PKS-u Pruszków za 3 próbuje Smith i nie myli się. 80 do 78 na prowadzeniu PKS Pruszków. 4 minuty 19 sekund do końca dogrywki. Adrian Małecki. Jehorek. I bardzo dobrze teraz Dominik Tomczyk. On wybija piłkę, ale Radosław Pyrzy ofiarnie teraz rzucił się i przerwał akcję Pruszkowia. I wznawiać grę będzie wyrzutem za linii bocznej LeBradford Smith. Kosmetyka parkietu, a my widzimy jeszcze raz ofiarny rzut na piłkę Radosława Chyżego. I Smith. Szybilski, Parzeński i Darek Parzeński zdobywa 2 punkty. 82 do 78. Dariusz Parzeński jest bardzo skuteczny właśnie z tych pozycji. Skrzydło, pół dystans. Druga rzecz, że bardzo konsekwentnie teraz i bardzo dobrze rozgrywają piłkę w ataku pruszkowianie. Hughes nie trafia po raz drugi. Jehorek i rzut sędziowski. Złapał piłkę Jarosław Jehorek razem z Dominikiem Tomczykiem. I obaj teraz walczyć będą o piłkę. 82 do 78 prowadzi PKS Pruszków. 3 minuty i 21 sekund do końca dogrywki. I faul. Faulował Jarosław Jehorek.
Jest to piąte przewinienie Jechorka. W jego miejsce na boisko powraca Wojciech Majszak. A dwa rzuty wolne wykonywać będzie Dominik Tomczyk. No bardzo rzadka sytuacja, aby przy rzucie sędziowskim któryś z zawodników faulował. I Dominik Tomczyk, jego drużyna, PKS Pruszków, prowadzi różnicą 4 punktów, już 5 punktów. Domino miał taki moment, że nie trafiał z rzutów wolnych, ale teraz w tych najważniejszych momentach nie myli się. 84-78 prowadzi PKS Pruszków. 3 minuty 16 sekund do końca dogrywki. Will Brantley. Wojciech Majszak. Majszak. I kto zbierze piłkę? Suski do Parzyńskiego. Parzyński do Smitha. Dominik Tomczyk i 2 punkty Pruszkowian. 86-78 dla PKS-u Pruszków. Dla aktualnych mistrzów Polski, którzy wreszcie złapali odpowiedni rytm. Pruszkowian, wejście pod kosz Dominika Tomczyka. 2 punkty. Jeszcze raz chcę podkreślić, że Tomasz Suski oderwał Pruszkowian do walki. Zresztą również znakomicie grał w ostatnich meczach finałowych, kiedy Pruszkowianie grali z komfortem. Forwo Stargard Szczeciński zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Tomek Suski dał doskonałe zmiany i poprowadził swoją drużynę do zdobycia Mistrzostwa Polski. A teraz w takim kryzysie poderwał zespół pruszkowski i Pruszkowianie na 2 minuty 54 sekundy przed końcem dogrywki i może meczu prowadzą z Unią Tarnów 86-78. Will Brantley. Will Brantley. Dobrze przekazali teraz Suski i Sparzyński. Nie udała się próba Hughesa, a dążył do tego, aby zostać w sytuacji 1-1 z niższym od siebie Tomaszem Suskim. I trzeba podkreślić dobrą współpracę Parzyńskiego i Suskiego w defensywie. I Tomek Suski. Dariusz Parzyński. 86-78 nadal na prowadzeniu PKS Pruszków. 2 minuty 23 sekundy do końca dogrywki. Le Bradford, Smith i bardzo ładne dogranie do Szybilskiego i Piotr Szybilski zdobywa kosza, który chyba przesądził już o zwycięstwie PKS-u Pruszków. 88-78 dla Pruszkowian, a do końca meczu pozostały 2 minuty. Adrian Małecki nie trafia i kto zbierze piłkę? Nie udała się ta próba, nie udała się ta sztuka Szybilskiemu i teraz Smith. 3-1. Suski nie trafia. Piłka dla Unitarnów. Minuta 48 sekund do końca meczu. PKS Pruszków prowadzi z Unią Tarnów 88-78, a po 40 minutach gry w regulaminowym czasie mecz zakończył się remisem 77-77. O tym, która z drużyn wygra, zadecyduje dogrywka. Na prowadzeniu PKS Pruszków 88-78. Minuta 45 sekund do końca meczu. Adrian Małecki. Małecki próbuje za 3, nie trafia. I piłka dla Pruszkowian. I teraz Pruszkowianie już muszą spokojnie, dokładnie rozgrywać piłkę. Prowadzą różnicą 10 punktów. Proszę zobaczyć i kapitalnie Tomasz Suski do Piotra Szybilskiego, a koszykarze Unitarnów już chyba poddali się, załamali się tym obrotem sprawy. Prowadzili większość część spotkania. Później na prowadzeniu był zespół pruszkowski. Doprowadzili jeszcze Tarnowianie do dogrywki, ale w tej dogrywce już na boisku istnieją tylko koszykarze pruszkowscy, którzy złapali w tym najważniejszym momencie decydującym o losach spotkania odpowiedni rytm. Prowadzą 90-78. Dwa rzuty wolne wykonywać będzie Wojciech Majszak, a piąty faul na swoim koncie ma Piotr Szybilski. W jego miejsce na boisko powraca Tyrese Walker.
i Wojciech Majchrzak już na linii rzutów wolnych. Pierwszy rzut niecelny. I Wojtek Majchrzak po raz drugi. Druga próba udana, 90 do 79 dla PKS-u Pruszków. A do zakończenia meczu pozostało 60 sekund. Walker indywidualnie teraz podaje do Smitha. Smith nie trafia, zbiera piłkę Dariusz Parzeński i znowu przez 30 sekund mogą rozgrywać piłkę koszykarze Mazowszanki. Podanie pod kosz do Tyrisa Walkera. 92 do 79 prowadzi PKS Pruszków z Unią Tarnów. 30 sekund do końca meczu. Ciekawe, emocjonujące spotkanie. Na początku lepiej grali Tarnowianie, oni prowadzili, ale później bardzo dobra gra zespołu pruszkowskiego. Bardzo dobra zmiana Tomka Suskiego. Krzysztof Żolik jakby wyczuł, że właśnie ten zawodnik poderwie jego ekipę do walki o zwycięstwo. I na 20 sekund przed końcem meczu PKS Pruszków prowadzi z Unią Tarnów 92 do 79. Will Brantley, jedna z ostatnich akcji zespołu tarnowskiego. Zbiera piłkę Dariusz Parzeński, Tomczyk, Smith. 10 sekund do końca. Smith chciał dograć piłkę do Suskiego. Ta próba nieudana. Out dla Unii. 8-7. Will Brantley zdobywa 2 punkty i PKS Pruszków wygrywa w Tarnowie z